Citroen Datsun. A on chyba jest. Dobra, będę musiał. No nie widzę Citroena. Będę musiał go inaczej wyszukać. Weź Pila. Nie, Pil. A czekajcie, Pil stała na koło. Nie, Iseta stawała na koło tak dziwnie. Już nie chcę mieć do czynienia z tą Isetą. Ale fajny jest właśnie ten Citroen. Jeszcze ten. Morgan Treewheeler jest fajny na dragi. Testowaliście? Nie. Nie? Mm-mm. On jest bardzo dobry na dragi. Ja pierwszy raz będę dopiero auto robił, które będzie stawało na koło. Ja też. A wiecie jak robić? No mniej więcej tam z logicznego punktu widzenia, bo w trójce robiłem. Aha. Więc zobacz. To tu jest podobnie. No na razie Damian, fajnie, że wpadłeś. Hej, hej. Hejo. Morgan Treewheeler jest bardzo dobry na ten. No i nie ma napędu na te, na cztery koła, tylko na trzy. Ale jest ten, ale jest fajny. Jest naprawdę bardzo dobrze przyspiesza, nie? Jest lekki, to jest taka jeżdżąca, nie wiem, trumna? No ale to już napęd na cztery koła, więc... Ale ciekawy jest ten launch control, co wy powiedzieliście. No, spróbuj sobie, nie zapomnij tego. Dużo, dużo daje, nie? No, nie, bo nieraz to wyleci z głowy takie coś i... Ja teraz nie używałem tego, no bo nie potrzebowałem, ale... Bo w klasie S1, no to i tak masz w miarę dobry start, ale masz, jak masz naprawdę na tył napęd i masz kopyto mocne, to ten launch control jednak jest bardzo fajny. Ciekawe to jest. No. I to nie jest żadne kontrola trakcji albo coś, to jest po prostu launch control jak w normalnych samochodach, nie? Żeby zrobić launch control, no też musisz wyłączyć kontrolę trakcji jednak, nie? I no tak, tak. Prawie w samochodzie i tutaj tak samo, więc jest to dosyć... Ja szukam właśnie tych samochodów Jamesa Bonda, na zdrowie. A, dzięki. I nie mogę znaleźć. A to Jamesa Bonda? Tego Astona Martina? O tym mówisz? Nie, tak. Jest paczka tych samochodów. O Citroena mi chodzi. Aha! Był tu taki Citroen i on stał, tylko nie mogę go znaleźć teraz. Citroen, gdzie on jest? To taka spokojna muzyka nam się... Jest coś ciekawego. Będziemy zaraz dragi robić, to musi coś lecieć. O! No nie mogę go znaleźć. Wyszukiwarkę nie dodadzą. Nie no, powinno być... O, czekajcie, to są te... z dodatku. Się zastanawiam, gdzie one były. Było już, tak? No ja już nie zwracałem na nie uwagi, więc... się zlewają te wszystkie samochody. O, są faktycznie, dobra, jest. Jest! Dwa razy przejechałeś. No, możliwe. Zaraz, czy ja go mam? A nie, ja go w końcu zrobiłem. Dobra, trzeba go trochę zmienić, bo ja go zrobiłem na jakieś wyścigi czy coś. No i dobrze. Tak, ja jeszcze chwilkę potrzebuję. No, spokojnie, nie pani się. Dobra. Jaki obniżony. I co tam wybieracie sobie ciekawego? Ja i Zetkę. Najmniejsze co mogłem. I setę robisz. No. O, i seta jest dobra, tylko ona ma taki problem, że jak się staje na koło, to ją ściąga na prawo, bo ma ten silnik z prawej strony. Mhm. No, ale dasz radę. Ona jest fajna do ten na koło. Ciekawe jak to będzie wyglądać. No. I się pewnie chichrają, kurde, pod nosem. Okej, okay. Porobione. Teraz muszę zobaczyć, bo ja tu chyba zrobiłem napęd na 4 koła. Tak.
Dobra. I tu muszę. Jak masz Brabusa, dodawaj do maksa. Tu chyba nie ma Brabusa, nie? Nie. Tylko Mercedesy. Nie ma, są Mercedesy. Dobra. Nie będziemy instalować. Coś znalazłeś. Coś znalazłeś, bo słyszę, że... Coś się stało, powiedz, no mów. Nie, tam po prostu zawieszenie założyłem inne do samochodu i samochód tak podskoczył, bo miałem driftowe jakieś, czy tam wyścigowe, obniżone do maksa i nagle ten... Okej. Dobra, wychodzimy i teraz... Ja jeszcze z chwileczkę. No na spokojnie, spokojnie, sobie tylko tutaj jeszcze dostosuję trochę furkę, ale myślę, że będzie gotowa na czas. Tak, zdecydowanie. Willy. Co się wydarzyło? No mów, mów. No, na jednym kole jechałem. Ale czym? Isetą? Nie, ja wziąłem sobie Fiacika. Malutkiego takiego. A tego! Ten też jest kozacki. No, on też jest kozacki, kurde. O masakra, co zrobił. No, jeszcze tylko szerszy jest, kapeć na tył i on będzie luksus. Dobra. Dobra. Nutella. Tak, ja będę miał dobry samochód do draga teraz. Zdecydowanie. W sumie nie wiem, jak wygląda pozytyw tutaj w Fordzie, jak się ustawi z przodu na przykład. Nie zwracałem na to nigdy uwagi. W poprzednim samochodzie tak zrobiłem. O kurde. Nie wygląda to dobrze, delikatnie mówiąc. Co? Idę na to lotnisko się tam poustawię. Jezu! Co to się wydarzyło? Zajebiście. Ja już też idę na to lotnisko, na spokojnie. O kurde. No dobra. Ja mam, panowie, nową furę. Jezu, kurde, jak ciągnik to teraz wygląda. Ale jaki dystans na koło. Dostają 5 cm z jednej strony. No, grubo by było. Grubo nawet więcej. Znaczy to nie jest dystans, coś chodzi o to, że on ma dystansę, ale w pozytywie go zrobiłem. Nie, no moja jakoś nie chce dostawać dęba, więc to... To możesz mój tuning sobie pobrać, mam do Isety tuning. Dawaj, jak się nazywa? No czekaj, muszę go udostępnić. Iseta. Wiesz, nie chcę znowu wolić kombinować i przedłużać, więc... Wiem o co chodzi. O, łatwiźnie. Ja nie wiem, czego, tego Citroena na pewno da się zrobić grubo. Ja już nim kiedyś robiłem chore akcje. Niestety to jest chyba gdzieś tutaj na początku. BMW jest. Tak. Nie wiem, czy ja go nie udostępniłem. Lucek, ja słyszałem i tak, patrzcie, tak zerknąłem u was na Discorda. Apex Legends, co to jest? Wow, to jest nowa gra, która wystrzeliła dwa dni na temu. Na Originie. No. No. 10 milionów graczy ma do tej pory. Ja w nią gram, jest świetna. Taki Fortnite, znaczy taki Battle Royale. O. No, mieszanka, tak? Mieszanka paru takich gier. Ale jest mega naprawdę. Tak, tu mam jakiś inny tuning. Dobra, wpiszę od razu po twórcy move. No za chwilkę będzie. Dobrze. Zrób stopi. Dzisiaj robiliśmy mat na stopie, wiesz? Udało się właśnie tak przyhamować. Dobra. Thanks and have fun.
Pozdrawiam całe DXB Largo i oczywiście całe twoje community, Lucek. Pozdrawiamy też, ziomeczku. Pozdrawiamy. Dzięki, pozdrawiamy. Proszę? Kto to napisał? Właśnie nie zdążyłem przeczytać. Aha. Ale pozdrawiam. Daniello S22, tak? Euro. Nie, zaraz. Czy zasłonił mi trochę interfejs, że? Tak, 100 euro, Daniello S22. Niewiasta pozdrawia. To Daniello jest, no, to Daniello. Daniela, dobra. Zobaczcie. O kurde, 90 euro, ja nie zobaczyłem ile. Tak, no 100 euro, dzięki. Mówię 100. 100 euro, tylko że tutaj po tym, po odliczeniu, nie? Z drugiej myśli mi się pokazało. No, no, ja tak patrzę i tak myślę, nie wiem, tam nie patrzyłem na w ogóle na kwotę, nie? A teraz tak patrzę, czy tam tutaj niewiasta, patrzę 100 euro. Myślę, what the fuck? Co się no, właśnie tak wydarzyło? Jest największy donate ever u mnie na tym, na kanale. Dziękuję bardzo, Jezu. No, Daniello jest głupio. VIP-em też u nas na tym, na kanale. No dobra, Mordka jest też. Od początku jak nagrywam, jest sporo takich ludzi, co po prostu od początku nagrywki są tam z nami, chillują. No. Fajne, naprawdę. Boska. Jezu, dzięki, dzięki wielkie. Masakra. Dobra. Ja wiedziałem, trochę trochę mnie zgięło. Okej. Okay. No to jest okay. 400 piszą, dokładnie w przeliczeniu. No, bardzo dużo, kurde. Najwięcej chyba ever kiedykolwiek miałem. Pamiętam, ktoś mi chyba 200 zł kiedyś przesłał. 400? What the fuck? Ej, dobra, możesz wyszukać sobie ten tunel. Dobrze. Już patrzę. Ale Łukasz jest u nas w sesji. No ale ja jestem, ale to coś to. No tu mi tej sety, dostępniłem ci. Tuning, dobra. Już się tak z kontentu wyrwałem. No mnie też trochę wyrwało, uwierz mi. Wierzę. W ogóle jakie... No, dobra, mam jakiś... chyba ten... Buja nim dobrze jest, jak... Jaka galareta, dobra, lecę. Galareta. Lecę. Ja tu muszę ustawić, bo tutaj widzę, ja powinienem sobie założyć sobie ten, malowanie z tych, z żelków Haribo. No, to, do tej Izety powiem ci szczerze, by pasowało na pewno. Tak, a zaraz tak. Zobaczę, czym ty jeździsz, bo... Jezu. Galaretka, doktor Edgar. Ale ja biorę tego mojego, a znowu będę musiał go szukać. Jak on nie jest pod nazwą Citroen, tylko pod nazwą James Bond. O, właśnie. Mogę coś powiedzieć? Tak, możesz Rzepnik mówić. Rzepnik się pyta, czy pamiętam Yolo Bagginsa. Pamiętam, ziomeczka, pamiętam. Gościu mi chyba na streamie, jak ten, jak malowałem samochód, robiłem tam malowanie kloczka, strzelał. No. Ten samochód jest odcinek i on jeszcze jest tam na tym Mercedesie, pamiętam oczywiście. Aha. I pozdrawiam też, nie? O Jezus, człowieku! Przecież ta Izeta, ty... Dzięki za donatek, pozdrawiam. Dobra, to patrzcie, co się dzieje z tym Citroenem. Dawaj. Patrz. Oj, co? Tak, jeśli chodzi o Willy, to ja mam doświadczenie w samochodach. Ale co wam powiem jeszcze ciekawego? Ten samochód może się kręcić w kółko i cały czas będzie na tylnych kołach. On się jakoś dziwnie gniczuje. No, ja miałem właśnie taką Izetę w tym... nie Izetę, w Citroena. Nie Izetę, ja miałem właśnie, co się kręciła w kółko. No, no, to ten Citroen też tak robi. On jest, kurde, żelkowóz. Żelkokar. Właśnie, będziemy tak nazywać, bo Willy to jest taka anglojęzyczna nazwa, niefajna. My mamy polską dzisiaj... żelokar. Tak, żelokar, no. Od dzisiaj to będzie żelokar. Spoko. Trzeba tworzyć trendy. Jak lecisz? Ja bardzo, to, no. To się spadło. Ten mój statek jest dobry, mówię wam. On możesz jechać na Willy i możesz biegi zmieniać i dalej będzie na Willy. To jest kurde. Uniwersalny żołnierz. A znacie ten taki, że jak się uderzy w pociąg bardzo ciężkim samochodem, to można 600 na godzinę jechać? No, znacie no, to ten? Jest taki bug, no. No, jest tak. Tylko, że to działa tylko w tym. W multiku, nie? Mm-hmm. Co ty masz za malowanie? Kto jest na różowo? Taki delikatny, ofensywny styl. Taki nowy trend. Tak. <grym
Fajnie, fajnie. O, coś się popsuło chyba ze streamem. Ja na razie mam, widzę, piszę. Ktoś napisał, ale... że wszystko działa. Popsuło. Ale fajnie, ten trzeci wygląda jak on rusza w ogóle. To się, jeszcze takie jakieś błędy w synchronizacji są, wygląda tak śmiesznie. What ty, co ty tutaj, kurczę, celujesz we mnie? Ojej, no jak ojej, mówiłem, ta Iseta ona tak bardziej na bok, nie? Ale da rada na koło. Ona wygląda jak łódź podwodna. No. Nie wiem, czemu ludzie piszą RIP, jak ja normalnie... Ja też wszystko mam. Mnie też wszystko, okej. Okay. Naciśnijcie sobie może F5 albo coś, chłopaki, czy ludzie. Ja bym do was ten, chłopaki, znaczy ludzie. U mnie to głównie chłopaki są, więc tam, wiesz. Ty, ale ona się nawet na trójce, jak ja trochę szybciej podnosi. Wariatka. No, ale wiecie co, wiecie gdzie będzie lepiej? Będzie się lepiej po, na festiwalu Horizon stawać na koło, bo tam są jeszcze ściany i od ścian można się odbijać. Ale to wiesz co, ja ci powiem, ja potrzebuję taką taczkę jak ty masz. Możesz tu nim też udostępnić, ja sobie kupię. Jasne. To jest kurde... To jest chyba mój najlepszy w ogóle taczka. No bo jak to nazwać? Bez urazy, ale jak to nazwać? No bo to jest taczka, no. Zostanę. Jezu. To się dobrze bawię z wami. Ej, bo ja to też chcę. Vice versa. Dobra. Udostępniam. Już tylko ja muszę znaleźć. Mam nadzieję, że ja ją kupię w tym, nie? W salonie normalnie, właśnie. Czy to z auki? 20 milionów. Nie żartuję. No żartuję, oczywiście żartuję. Ale nie, ona jest... Ona była chyba w dodatku jakimś, nie? Ty no... Mówisz, że w tym zbądzie, tak? Tak. A dobra, no to sobie nie pojeżdżę. A nie masz no tego masz dodatku. Dodatek, jak masz Ultimate'a, to masz dodatek. A masz Ultimate'a? Ja to robię zawsze tak, że ja jak wyszła ta Forza, kupiłem od razu nowego Xboxa i miałem podstawkę i sobie wszystko, co tam potrzebowałem, podokupowywałem, ale przepieczone chyba nie mam. Ale czego, jak to się nazywa? To wiecie ta co, sekcja? Ja popatrzę jak wy... Nie, mam, dobra, mam. No to masz, no to dobrze, bierz go. Ja ale jak się ta sekcja nazywa? W Jamesie Bondzie autentycznie miałem ten karpak, więc ja chyba sobie to też dokupiłem. Ale gdzie muszę to wejść, żeby tego Jamesa Bonda mieć? Ty no, znowu wybrałem różowy samochód, ja nie wiem. DLC Cars, samochody, chyba. Tak, dobra, a nie, w samochody, okay. Nie wiem, kurde, gdzieś tam samochody to jest. Samochody z DLC, Citroen C2, 2CV. Dobra. Także, możecie... Ten jest gruby, naprawdę. Jeszcze tutaj bym zrobił coś takiego, że cyk. Ciśnienie na maksa, teraz to będzie kozak. No i on się autentycznie może odbijać od tych, od ścian i kręcić się w kółko i cały czas będzie na tym kole. Biegi możecie zmieniać, wszystko możecie robić. Lucek, jakbyś miał ślub, za ile pieniędzy byś przyjechał taką mi za to na ślub? Gdy co? Jeszcze raz. Jak gdybyś się żenił. Ślubie? Nie, jeszcze raz, gdybym się żenił, to co? Tak, gdybyś się żenił, nie? Wyobraź sobie, że masz ślub. Za ile pieniędzy byś podjechał taką Izetą na ślub? Nie Izetą, tym Citroenem. Z taką, co stoi na wheelie bez ten? Tak, no. Kurde, wiesz jaka to była furora, ja bym za darmo tak podjechał. Nikt nie ma takiego samochodu, nie? W sumie tu masz rację, no. A na śluby się podjeżdża raczej, wiesz, samochodami niestandardowymi. No, ale jakbyś tak na kole podjechał, człowieku, byłaby furora. No, na pewno nikt by nie zapomniał takiego ślubu. To nie. No, na pewno. Dobra. Dobra, znajdź nowe tuningi. Okay. A co ty szukasz? No, tego samego. Nie wiem, czy życzę, żebyś też to pobierał. Ja tu, chłopaki, na was poczekam. Dobrze. Ja już mam gotowe, już lecę. No to dawaj tutaj, ale na Centrum Horizon, nie? Mhm. Możesz przy okazji zobaczyć, ja już tu na kole czekam na ciebie. Widzę na streamie. Angela może się już bać. Haha! Moja kobietka, tak? Tak, moja dziewczyna. No. Wiesz, powiedziałeś A, musisz powiedzieć też B, nie? No, jest, kurde, trudno, się mówi. Czekam na was tutaj na tym, na pasie startowym. Na dragu, no, tylko od tego. Tak. Zapraszam.
Pokażę wam to prawdziwe, prawdziwe oblicze tego samochodu. Ciekawe, ciekawy jestem waszej reakcji, ale nie patrzcie na stygmanie. Ja wyobrażam sobie, co ty robisz, bo Izeto to w trójce też się dało. Czekaj, ale... czyli już widziałeś pewnie. Tak, tak. Widziałem, przyznam się, bez... Wiesz jak to jest. Widziałem, że no, już przed tym. Czekaj, gdzie ty? Jest. A tu! Dobra. Już tam lecę. Czurkę zbiłem nawet, o super, na czurce też daje czadę. Czekaj, żebym ja ciebie nie strącił z tego. Tak to się jeszcze nie ma, Miguel. Piątkę wbiłem, o na piątce też daje radę. No na piątce też daje radę. Można do tańca? A tu przyjechał jakiś randomowy gracz, nie? I on taki, what the fuck? Zobacz. Musisz się largo od ściany odbić tak dziwnie, jak będziesz na Wii jechał, wiesz? I cię tak dobra. Zatrzyma, wtedy będziesz się obracał. Dobra, dobra. Ja już wiem, jak wymyślono logo Audi, nie? Weź sobie na ten, na kamerę z maski teraz, znaczy z kokpitu. Albo z maski, z czego tam chce. Jest. No, strasznie. Do tanka trzeba dwojga, właśnie. Coś nawet jak puści gaz, on jeszcze ze dwa obroty robi i ten. O, już. Jest. Jest. Kurczę, jestem chyba za daleko od was. Ale zatańczmy jezioro łabędzi. Da rady tym sterować, jak on się tak kręci? Nie, to bardzo nie da rady. Jak już się w jedną stronę zakręcisz, to elo. Ja zobaczę, jak to wygląda, bo nigdy nie widziałem w sumie. Zawsze to ja byłem ten, co odpiernicza jakieś. Nawet kołami nie musicie skręcać. Musicie puścić tylko gaz, trzymać i tyle. To jest GTA przyzwyczajenie. Aha, no tak, faktycznie. Gdyby cały czas była ta droga, to on chyba nigdy by... Mógłby cały czas do przodu jechać i nigdy by z tego koła nie siadł. O, jest. A ciekawe, co się stanie, jak ja pod was podjadę, tak, żeby was uderzyć. A ja spróbujcie się jeszcze zakręcić. Dobra. Albo wiem, co możemy jeszcze spróbować zrobić. Ktoś będzie jechał 400 na godzinę i wtedy uderzyć samochód. To ciekawe, jak wysoko poleci. Maslera to jest twoja wziąć. Liczba, ja wiem. Ludzie, 400 na godzinę. Liczba. To jest. Obrać Maslera? No, tylko musielibyśmy na autostradę pójść. Takimi samochodami? Człowieku, od razu lecimy. Ja no myślę, że nie dojedziemy. Nie dojedziemy na autostradę. A ty na kierownicy udaje ci się ten? Stanąć nie, no już nie. Nie robię tego na kierownicy. No, stary. No to już było przegięcie, przecież to by mnie, no po prostu przy każdym upadku samochodu by tak kierownica waliła, że no by aha, było. Aha, dobre, dobre. No. Fajnie, fajnie. Ale nie wiedziałem, że właśnie w trójce, znaczy widziałem, że tam niektórzy robili te samochody na koło, ale nie wiedziałem, że da się tak stanąć, tak w trójce, nie? Powiedz Nargo, że to ja Igor. To ja Igor. To ja Igor. Chodzi? Nie wiem. Wiem, że to ja Igor. Chyba chodzi o jakiegoś twojego widza czy coś. Aha, dobra, okej. No to siema Igor w takim razie. Ja myślę, że ja mam powiedzieć, Igora. Ja Igor. Tutaj ktoś napisał, żebym sprawdził teraz launch control. Przy tym Willy chyba, chodzi o to Willy. Ale jak się z gazu ruszy? Jest Vegeta, nasz kolega dobry z Dejdba. Cześć Wegis, cześć, siemaneczko. Siema Vegeta, pozdrawiam. Już Vegetę wcześniej tu wyczaiłem. Tak?
Tak, a ja nie widziałem. Nie nawet widziałem, chyba bo... nawet na samym początku był Weguś. Tak. Weguś to jest dobra mordka. Dobra. Co wy tu robić? Aha, spróbuję go uderzyć. Ja się pytam, co ty robisz, więc... Jeszcze cię dokręciłem mocniej, kurde. Ho-ho. Leo, wiesz co? Jeszcze sto, okej. Okay. Dawaj, gramy w nim w piłkę, kurde, nie da się tak. Ja nie wziąłem różowego samochodu. Jedna prośba, może zagramy teraz. Graliście tutaj w króla, ja jeszcze nigdy nie grałem w króla. Z tą porą. A dobra, spoko. Tak, ale słuchaj, Lucek...